Cześć! Witajcie w nowej inicjatywie podcastowej rozmów i wywiadów Wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych. Nazywam się Mateusz Frąszczak i wraz z zespołem chcielibyśmy przedstawić Wam nasz projekt powstały z inicjatywy samorządu studenckiego. A czego możecie się od nas dowiedzieć? Przedstawimy Wam ciekawych pracowników ASP, ich historię i ich kariery. Ponadto opowiemy Ci trochę o przeszłości uczelni i o jej przyszłości. I o tym wszystkim. Co dzieje się na bieżąco? Zapraszamy. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzisiaj gościmy e, doktora Tomasza Mikołajczaka, e, wykładowcę historii sztuki na Akademii Sztuk Pięknych. Dzień dobry. E, myślę, że to jest dobry, dobry moment, żeby, um, żeby nasz gość się trochę przedstawił, opowiedział o tym, skąd się wziął na uczelni. Skąd się w ogóle wziął we Wrocławiu? Jakie ma związki właśnie z uczelnią i czym się tutaj zajmuje? Proszę bardzo. Historia jest długa. Nie chcę zanudzać słuchaczy i słuchaczek, ale może w telegraficznym skrócie powiem o sobie kilka zdań. Otóż faktycznie pojawiłem się we Wrocławiu no, ponad 20 lat temu na studiach z historii sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego, które skończyłem. Następnie doktorat pisałem w Toruniu, czyli kolejne pięć lat spędziłem na Uczelni Toruńskiej Mikołaja Kopernika i z Torunia z powrotem przyjechałem do Wrocławia, gdzie po pewnej przerwie zostałem zatrudniony właśnie w Akademii Sztuk Pięknych. Pracuję tutaj niespełna dekadę i prowadzę zajęcia z historii sztuki, historii wnętrz i mebli i to jest głównie tematyka, którą się zajmuję. Wcześniej zajmowałem się dosyć zamierzchłymi czasami, bo pisałem doktorat na temat rzeźby sepulkralnej, czyli rzeźby nagrobnej czasów średniowiecza. Natomiast od kilku lat raczej zajmuję się historią designu, historią wnętrz i historią mebli. To jest moja tematyka, którą się zajmuję, którą opisuję, badam. Szczególnie związaną z wiążącą się z historią naszego miasta zarówno przedwojenną, czyli jeszcze niemiecką, jak i powojenną. Tak w skrócie wygląda moje życie we Wrocławiu. No właśnie, historia i Wrocław to są dwie główne rzeczy, które nas sprowadzają do tego miejsca i do naszej rozmowy. Dzisiaj będziemy rozmawiać o sztuce pochodzącej z Wrocławia, i nasz temat podzieliliśmy na trzy części. Zgodnie z tym, jak nasze miasto zmieniało się pod wpływem, no właśnie, historii. Gdzie na początku był to Wrocław, Wratisłała, później Breslau i teraz Wrocław. I przedstawimy trzy, trzy dzieła. Nie będziemy się zamykać na sztukę, samą sztukę piękną. Będzie trochę wzornictwa i trochę, trochę architektury. No właśnie, ale myślę, że warto teraz wspomnieć trochę o, o wrocławskim Tyglu. Wrocław jest bardzo ciekawym kulturalnie i historycznie miastem. E, myślę, że warto trochę rozwinąć ten temat. I tak, to prawda. Dzisiaj, dzisiaj będziemy się poruszać aż po trzech odcinkach historii, bo omówimy sobie za chwilę XVII wiek, który przypadł tutaj w udziale religii katolickiej, dynastii habsburskiej. Później omówimy sobie okres międzywojenny niemiecki, a na koniec y, y, historię polską związaną po 1945 roku, ale może faktycznie kilka dat, kilka takich y, ważnych, kluczowych wydarzeń. Warto tutaj wszystkim przypomnieć, żeby mieć rozeznanie, na jakim obszarze chronologicznym się poruszamy. A więc to tylko taka krótka re re rekapitulacja, miasto, w którym żyjemy yy, yy, no, powstało w X wieku, jego nazwa yy, yy, wiąże się z panowaniem księdza czeskiego Wratysława I, stąd ta nazwa Wratisławia, a później Breslau i Wrocław. Niezwykle ważnym wydarzeniem był yy, Zjazd Gnieźnieński, czyli rok tysięczny, kiedy powstało Biskupstwo wrocławskie podporządkowane metropolii Gnieźnieńskiej, i do końca X wieku, gród znajdował się pod panowaniem piastów. W tym czasie, zresztą na Ostrowie Tumskim, powstał Ośrodek Władzy, założony przez Mieszka I. Ważnym wydarzeniem był również najazd mongolski w roku 1241, podczas którego zginął książę Henryk II Pobożny. Po budowie miasta nastąpiła jego lokacja. Na prawie magdeburskim utworzono wówczas Radę Miasta z wójtem na czele, powstał ratusz, zaczęto wznosić również mury obronne. Ważną datą była śmierć Henryka VI, księcia wrocławskiego, w roku 1335, czyli mamy wiek XIV. Miasto przechodzi pod panowanie czeskie. Ale już niespełna, niespełna 200 lat później, w roku 1526, po śmierci króla Czech i Węgier Ludwika II, Jagielończyka, w bitwie pod Mochaczem, Wrocław wraz z Królestwem Czeskim został włączony do monarchii austriackich Habsburgów. I jest to, przypomnijmy, że Habsburgowie byli katolikami, co ma ważne znaczenie dla naszej opowieści. Ale jest to zarazem okres rodzącego się rozłamu w Kościele katolickim, ponieważ mieszczaństwo wrocławskie przyjęło nauki Marcina Lutra i przeszło na stronę protestancką. Dlatego we Wrocławiu od XVI wieku będzie miało miejsce pewnego rodzaju napięcie między katolikami a protestantami. Kolejną ważną datą, którą, ważną, którą, którą warto zapamiętać, jest rok 1741. Czyli mamy wiek 18. Fryderyk II, król pruski, najeżdża Śląsk, wykorzystując pewną sytuację polityczną, czyli śmierć yy, Karola VI. Fryderyk II nie uznał praw do tronu jego córki Marii Teresy, czyli nie uznał tak sankcji pragmatycznej i zdobył Śląsk oraz Wrocław podczas tzw. wojen śląskich. Pojawia się zatem władca pruski na tronie. Ksią, książęcym i wprowadza tutaj no, prymat religii protestanckiej. Ciekawostką jest również fakt, że w roku 1806 Wrocław był oblegany przez francuskie wojska pod dowództwem księcia Hieronima Bonaparte. No, wiadomo, Francuzi przegrali kampanię napoleońską i ostatecznie po wojnach francusko-pruskich w 1871 roku powstaje Cesarstwo Niemieckie. I Wrocław staje się miastem niemieckim. I trzecią ważną cezurą jest oczywiście druga wojna światowa. W sierpniu 1944 roku miasto zostało ogłoszone twierdzą. Powstaje Festung Breslau, co wiązało się z rozkazem obrony miasta za wszelką cenę do ostatniego żołnierza. 6 maja 1945 roku, cztery dni po kapitulacji Berlina, poddał się także Wrocław i na mocy konferencji poczdamskiej Wrocław wraz z Dolnym i Górnym Śląskiem trafił do Polski. I tak w skrócie wygląda ta zawiła historia naszego miasta. Ja myślę, że warto dodać, że dzisiaj nagrywamy naszą rozmowę 8 maja, czyli tak się złożyło, że to jest rocznica zakończenia II wojny światowej. No, ale dobrze. Zacznijmy od Wratislawii, czyli od manieryzmu, czyli od 1614 roku i od Ad Adriana Devri. Stworzył on pewną płaskorzeźbę Męczeństwa Świętego Wincentego. Cóż to jest za dzieło? Tak, właśnie pierwszym dziełem, które chciałbym omówić, jest może mało znany zabytek, a niezwykle cenny, a artystycznie znajdujący się w katedrze po prawej stronie prezbiterium, jest to męczeństwo świętego Wincentego, płaskorzeźba wykonana z brązu w roku 1614 przez no, jednego z najsłynniejszych wówczas artystów doby manieryzmu, bo o tej epoce, epoce mówimy, Adriana de Vrisa. Może dwa słowa o świętym Wincentym, bo akurat na tej płaskorzeźbie przeżywa katusze, jest po prostu przypalany na ruszcie. Święty Wincenty z Saragosy był hiszpańskim diakonem, męczennikiem, poddawanym dosyć okrutnym torturom i ostatecznie został ukrzyżowany w roku 304 albo w 305 w Walencji, nie wiadomo do, 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 dokładnie w którym roku. No, przypomnę, że były to czasy prześladowań chrześcijan przez Rzymian. I właśnie tę dramatyczną scenę ukazuje w swoim dziele nasz holenderski artysta, bo Adrian de Vries był Holendrem, pochodził z Hagi, gdzie urodził się w dosyć zamożnej rodzinie patrycjuszowskiej, rzeźbiarskiego kunsztu, uczył się we Florencji, zresztą w warsztacie swojego rodaka pochodzenia flamandzkiego, Giovanni da Bologna, który tam pracował na, dla medyceuszy. Jednak de Vries Swoją karierę związał z innym miastem, ponieważ po krótkim pobycie w Mediolanie i Turynie przyjechał na dwór cesarski w Pradze i tam został niezwykle cenionym, wziętym, nadwornym rzeźbiarzem niemieckiego cesarza Rudolfa II. Sam Rudolf II był bardzo, bardzo ważną postacią nie tylko politycznie, ale także kulturowo i artystycznie, ponieważ Stworzył taki krąg na, na, na dworze praskim, krąg artystyczno-naukowy. Bardzo sobie cenił właśnie sztukę. Dla manieryzmu niezwykle ważne były tzw. kunstkamery, czyli gabinety osobliwości. Tam gromadził różne kurioza, jakieś naturalia, dzieła sprowadzane z Ameryki. Różnego rodzaju muszle, koralowce, ale także obrazy dzieła sztuki. Stąd Praga w tym czasie była niezwykle ważnym ośrodkiem, w której osiadł nasz twórca Adrian de Vries, i przebywał tam aż do samej śmierci, nawet po śmierci cesarza, który zmarł w 1612 roku, nadal mieszkał w Pradze i realizował zlecenia niemieckich możnowładców. Właśnie jak to wybitne dzieło, które zaraz opiszę, trafiło do Wrocławia. Zawdzięczamy to pewnemu katolickiemu duchownemu, którym był Franciscus Ursinus, wrocławski biskup sufragan, czyli, czyli inaczej biskup pomocniczy. On studiował w młodości w Pradze, następnie w Rzymie, a we Wrocławiu pełnił funkcję kanonika Kolegiaty Świętego Krzyża. I tak się składa, że w lipcu 1614 roku został biskupem tytularnym Nikopolis, a zimą tego roku w Pradze otrzymał sakrę biskupa pomocniczego. Niestety rok później zmarł we Wrocławiu. Ale wszystko wskazuje na to, że będąc w Pradze yy, mógł zamówić w warsztacie Dewrisa to niezwykłe dzieło sztuki. No, nie cieszył się z nim, yy, nim zbyt długo, ponieważ zmarł, jak już powiedziałem. Rok później. A więc, tak w skrócie wygląda historia tego dzieła. Teraz możemy się przyjrzeć właściwie jego kompozycji, i cóż ono przedstawia. Otóż, centralne miejsce wypełnia ruszt usytuowany diagonalnie, na którym leży postać no, męczennika, otaczającego grono legionistów rzymskich, oprawców, a z drugiej strony no, jego współbratymców, czyli chrześcijan, którzy ze zgrozą i przejęciem obserwują tę niezwykle przyjmującą i brutalną scenę. De Vries no, mistrzowsko oddał tutaj na, na swego rodzaju gradację hi, czy hierarchię tematyczną, ponieważ właśnie główne miejsce wypełnia postać. Natomiast te postaci, ci aktorzy prawda, tej sceny, tworzą niejako kulisy, tworzą bordziurę czy takie obramienie, i to też bardzo ładnie artysta podkreślił za pomocą wysokości reliefu. To znaczy, scena centralna wykonana jest w niskim reliefie, jest bardzo płaska, a postaci, które okalają tę centralną scenę, są wykonane wręcz w reliefie pełnoplastycznym. No tutaj na uwagę zasługuje żołnierz z lewej strony z taką właśnie, ukazany w takiej bardzo kunsztownej pozie, bardzo eleganckiej, wygina ramię do tyłu, na plecach ma zarzuconą skórę lwa, co może nawiązywać do mitu Heraklesa. Z prawej strony z kolei siedzi starzec na cokole, i w czujne oko dostrzeże tam inskrypcję, również sygnaturę samego artysty na do, w dolnej części tegoż cokołu. Na niebie widzimy anioła z wieńcem, który za chwilę ten wieniec z pewnością położy na skroniach męczennika. Jest to bowiem symbol jego męczeńskiej śmierci. Z lewej strony, diagonalnie, tak kulisowo, niemalże teatralnie, również mamy yy, kompozycję trzech budynków antykizujących. W końcu historia rozgrywa się w starożytnym Rzymie. I również ciekawostką jest fakt, że na jednej z tych budowli na gzymsie znajduje się rzeźba Merkurego ukazana w bardzo takim wręcz tanecznym geście, postawie czy, 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 czy pozie. To jest niezwykle ważne, ponieważ jest to nawiązanie do dzieła mistrza de Vriesa, czyli Merkurego, którego wykonał Giovanni da Bologna. Jego dwa egzemplarze znajdują się w Luwrze i w, we Florencji, w, mu w muzeach Paryża i właśnie Florencji. A więc jest to chyba rodzaj takiego gestu wdzięczności czy ukłonu w stronę właśnie swojego mistrza. A więc tak w skrócie wygląda to dzieło jest bardzo silnie zagęszczone kompozycyjnie, no jest to również cecha manieryzmu, ale można wyraźnie jednak rozróżnić poszczególne postaci. I co ciekawe, dzieło to prawdopodobnie powstało w nawiązaniu do obrazu Tycjana, który znajduje się w Wenecji w kościele Santa Maria Assunta, Detta i Gesuiti, Wisi tam w ołtarzu bocznym obraz o sporych rozmiarach, bo ma prawie 5 metrów wysokości, 2,5 metra ponad szerokości. I przedstawia dokładnie tę samą scenę, chociaż w przypadku świętego jest to postać świętego Wawrzyńca, a nie Wincentego, natomiast jeszcze ciekawostką jest fakt, że on stanowi lustrzane odbicie tego, co mamy we Wrocławiu. Pytanie, jak, czy w jaki sposób de Vries mógł się zapoznać z tym dziełem. Mógł owsz owszem uczynić to na miejscu podczas rozlicznych podróży po Europie, ale... Dzieło to rozpropagował w swoim utworze graficznym Cornelius Cord w Sztychu z 1567 roku. No i te grafiki oczywiście były łatwiej już dostępne, kolportowane na terenie całej Europy. Stąd właśnie pe pewnego rodzaju łatwość w re recepcji tego tematu. I jako ciekawostkę podam także historię, która wydarzyła się w mojej wczesnej młodości, <głos> <głos> ponieważ będąc w Wenecji, jeszcze w czasie studiów, będąc miłośnikiem malarstwa Tiepola, Tiepola był takim freskantem, malarzem rokokowym monumentalnych obrazów y ściennych y i chciałem właśnie zobaczyć oryginalne malowidła Tiepola w kościele kościele jezuatów, jak się okazuje, ale ja wówczas pomyliłem nazwy, ponieważ w Wenecji znajduje się kościół i Jezuiti i dei jezuati. Ja niestety pomyliłem kościoły i zamiast się udać na południe, gdzie jest kościół jezuati z freskiem Tiepola, poszedłem na północ miasta, trafiłem do kościoła Jezuiti. I tam niespodziewanie zauważyłem obraz Tycjana, który oczywiście znałem, bo, bo na, na zajęciach z historii sztuki profesor Oszczanowski, czyli obecny dyrektor Muzeum Narodowego, opowiadał nam o twórczości de Vriesa. A więc, tym sposobem, zamiast dzieło Tiepola, zobaczyłem obraz Tycjana, który również no, wzbudził moje ogromne zainteresowanie. Należało wrzucić pieniążek, ponieważ kościoły włoskie są bardzo ciemne. I wtedy światło mogło ukazać cały blask talentu Tycjana. A więc to taka, nie wiem, czy zabawna, ale może ciekawa historia z czasów moich studiów. Robimy skok w przyszłość o 400 lat. I z Wratisławii przechodzimy do Breslau. Jest rok 1929. Do Adolfa Radinga i do osiedla Wówa. Ja myślę, że każdy Wrocławiak wie, czym jest Wówa, ale myślę, że warto przypomnieć jeszcze raz o założeniu osiedla Wówa, właśnie. Czym było Wówa? No właśnie, robimy teraz gwałtowny skok w, w okres dwudziestolecia międzywojennego, a więc mamy już czasy niemieckie. Okres po I wojnie światowej, to jest bardzo istotne. Okres poważnych zniszczeń. No, przypomnę, że Niemcy przegrały I wojnę światową i popadły w spore tarapaty. Były nękane kryzysami ekonomicznym, też społecznym. A zatem grono architektów reformatorów, które wówczas żyło w Niemczech, ale także w innych krajach Europy. Trzeba przypomnieć również Le Corbusiera we Francji. Otóż grono architektów progresywnych, modernistów, Starało się brać pod uwagę warunki mieszkaniowe również gorzej sytuowanych mieszkańców dużych miast europejskich, robotników, urzędników państwowych i niezwykle ważną inicjatywą była działalność niemieckiego związku twórczego, czyli Werkbundu. Działalność wystawowa, a wystawy Werkbundu polegały na tym, że jego członkowie organizowali wzorcowe osiedla, tworzyli Budowali, projektowali wzorcowe osiedla, i takim pierwszym ważnym wzorcowym osiedlem Werkbundu po I wojnie światowej było osiedle Weissenhof w Stuttgarcie, zbudowane w 1927 na wzgórzu poza miastem. Natomiast dwa lata później z inicjatywy śląskich członków Werkbundu, chodzi głównie o Heinricha Lauterbacha i właśnie Adolfa Radinga, zorganizowano takie wzorcowe osiedle. We Wrocławiu. Jego niemiecka nazwa to Wohnung und Werkraum Ausstellung, czyli przypominam, tłumaczymy to jako wystawa, mieszkanie i miejsce pracy. Zorganizowano ją w dzielnicy Dąbie w pobliżu Parku Szczytnickiego, na terenach przylegających do Hali Stulecia. No, bez wątpienia był to najważniejszy projekt budowlany Wrocławia lat 20 XX wieku. Jak już powiedziałem, jego organizatorem była śląska sekcja Werkbundu i celem wystawy była prezentacja osiedla jako propozycji nowego podejścia do architektury mieszkaniowej, nowej formy domów i aranżacji małych i średnich mieszkań oraz zastosowania nowych technologii. Przypomnijmy, że wzorcowe osiedle mieszkaniowe prezentowało 36 jednostek mieszkalnych, także budynek przedszkola wykonany z drewna i składało się to z 103 mieszkań o powierzchni od 45 do 60 m2 i 29 większych mieszkań nawet do 200 m2, umieszczonych w domach szeregowych jedno i wielorodzinnych. No, niewątpliwie najciekawsze rozwiązania architektoniczne zaproponowali na, pracownicy naszej uczelni. No mówię naszej, chociaż właściwie to była jeszcze niemiecka szkoła czy akademia sztuk pięknych. Ale my odziedziczyliśmy budynki pod tej akademii, czyli Hans Scharum, który zaprojektował dom dla osób samotnych i bezdzietnych małżeństw, a także Adolf Rading, twórca Wysokościowca, bo to jest bohater drugiej części naszego spotkania. Wielorodzinny, wspólnotowy dom wysokościowy, który po niemiecku nazywamy tu Turmhaus. Obie propozycje testowały, kolektywne formy mieszkania z niewielkimi apartamentami i przestrzeniami wspólnymi, na przykład znajdowały się tam jadalnia, pralnia, pomieszczenia socjalne. Również testowano tutaj nowe możliwości konstrukcyjne, ponieważ budynek, o którym mowa, czyli budynek zaprojektowany przez Radinga, miał konstrukcję szkieletową. Również odznaczał się niezwykle ciekawym planem, ponieważ były to dwa bliźniacze budynki połączone przeszkloną klatką schodową. Pierwotnie budynek przewidywał 10 pięter, ponieważ Rading odwiedził w 1924 roku Stany Zjednoczone i mógł na miejscu podziwiać progresywną myśl architektów i technologów amerykańskich. Niestety ostatecznie ze względu na no, z pewnością zbyt wysokie koszty tego projektu powstały cztery kondygnacje. Na każdym piętrze znajdowało się po osiem mieszkań o powierzchni 57 m2 i co ciekawe, możliwe było łączenie mieszkań i tworzenie przestrzeni dwukondygnacyjnych, a umożliwiała to właśnie konstrukcja szkieletowa dająca swobodę dowolnego rozmieszczania ścian działowych. Które nie pełniły funkcji nośnej. Niezwykle ważnym w karierze Radinga był problem domu wspólnotowego, bo przypomnę, że moderniści starali się stworzyć nową propozycję dla XIX-wiecznych kamienic, które z pogardą nazywano koszarami kamienicznymi, zwracając uwagę na niezwykle złe warunki mieszkania, brak higieny, brak dostępu. Światła, powietrza, zieleni, i to właśnie ta grupa modernistów zrzeszonych wokół takiego hasła Neues no Bauen, nowego budownictwa niemieckiego, starała się propagować. A więc zaprojektowano wiele pomieszczeń wspólnych, pomieszczenia gospodarcze, pra, pralnie, sklepy w przyziemiu, czytelnie, świetlice, pokoje zabaw dla dzieci, a na dachu miały znajdować się tarasy, ogrody. Ta przestrzeń wspólna miała również krzewić no, rodzaj społecznych aktywności, i widać tu właśnie wyraźnie, wyraźnie inspiracje amerykańskie, a także radzieckie, bo po rewolucji październikowej również takie komunalne, kolektywne osiedla powstawały w Związku Radzieckim. Jeśli się przyjrzymy z kolei bryle, Budynku, to rzucała się w oczy pewna jego cecha, niestety już nie do końca czytelna w obecnym stanie tego budynku, ponieważ zewnętrzne elementy nawiązywały do architektury okrętowej. Świadczyły o tym zaokrąglone narożniki, okrągłe okna bulajowe. Za chwilę też powiem o, o, o tym, jak nazywano ten budynek. W czasach, w których on powstał, no bo też pojawiły się dosyć ironiczne teksty w prasie. Co ciekawe, prace wykończeniowe wnętrz realizowały różne wydziały Akademii Sztuki. We wnętrzach Józef Winecki zaprojektował lekkie meble z rur stalowych i drewna, krzesła z wyplatanymi siedziskami. Jego żona Lee Winecki-Torn wykonała poduszki i tkaniny, a Anna Rading firanki i zasłony. Zastosowano także wyraziste kolory, zgodne z ideami neoplastycyzmu, które zresztą przewijały się w twórczości, we wrocławskiej twórczości Radinga. I cóż się stało z tym budynkiem po zamknięciu wystawy? No, wystawa została przyjęta. No, właściwie chłodno, ponieważ koszty wynajmu tych mieszkań przekraczały możliwości zwykłego robotnika. I ostatecznie do 1933 roku w budynku mieszkali nauczyciele Akademii Sztuki, w tym sam Rading, grafik i malarz Johannes Molzan, a także choreograf prowadzący we Wrocławiu pracownię scenograficzną Oskar Schlemmer. No, znana osobistość, związana, jak wiemy, z Bauhausem. Właśnie, wysokościowiec WUWA był żywo komentowany w lokalnej prasie, nie obeszło się by słów krytyki i, usz i uszczypliwości, i niejaki Rudolf Hildebrand na łamach czasopisma z Schlesische Monatshefte opublikował satyryczny tekst, w którym dom Radinga przedstawiał jako parowiec wypływający z Wrocławia na Atlantyk po zdobycie nagrody Błękitnej Wstęgi Oceanu. A więc, jak widać, również nie brakowało takich dosyć ironicznych komentarzy we wrocławskiej prasie. Sam Radin, z kolei, był ciekawą postacią pochodzącą z Berlina, gdzie poznał i związał się zawodowo. Z Augustem Endelem, architektem monachijskim, który po I wojnie światowej z kolei został dyrektorem wrocławskiej uczelni. I stąd z pewnością również Rading pojawił się we Wrocławiu, sprowadzony przez samego Endela w 1919 roku. Jak już wspomniałem, drugim ważnym budynkiem ekipy związanej z Akademią Wrocławską był dom. Dla osób samotnych i bezdzietnych małżeństw Szaruna, też profesora w Roza Wrocławskiej Akademii, który również wprowadzał rodzaj życia kolektywnego. Z mikroapartamentami, jakbyśmy to nazwali współczesnym językiem, gdzie właściwie pomieszczenia pozbawione były kuchni. Istniały tam jedynie wnęki kuchenne, zasłaniane żaluzją. Natomiast ludzie po prostu jedli w posiłki w restauracji, która była na parterze. Budynek Szaruna zachował się w lepszej kondycji, niestety, jak już powiedziałem, tego szczęścia nie miał wysokościowiec Radinga, ponieważ usunięto po 1945 roku te elementy nawiązujące do architektury marynistycznej, a przez długie lata w budynku mieścił się akademik. No istnieje projekt, aby budynek przebudować i zrekonstruować niestety utracone cechy oryginalne. Tak w skrócie przedstawia się historia tego niezwykłego budynku i naszych słuchaczy i słuchaczki zachęcam, aby w wolny dzień od nauki obejrzeli pozostałe budynki Wówy, bo Wówa zachowała się w całości i świadczy o niezwykle ważnej niezwykle ważne roli jaką pełniło wrocławskie środowisko architektów, twórców i twórczyń. Dla zainteresowanych te wszystkie budynki są podpisane, więc myślę, że będzie taka gratka dla, dla wycieczkowiczów. Wracając do Adolfa Radinga, do pracownika Państwowej Akademii Sztuk i Rzemiosła artystycznego. Robimy przeskok do dzisiejszej Akademii Sztuk Pięknych, która oczywiście odziedziczyła, co było wspomniane wcześniej budynek przy placu polskim, a więc nastał czas nowego i świeżego podejścia do świata sztuki, a piewcami nowej myśli będą pierwsi powojenni studenci. Adolf Rading był wykładowcą na uczelni wcześniejszej, a Józef Kierowski był studentem. Nowego pokolenia? I tak właśnie można nazwać ich nawet pionierami, którzy przybyli na ziemię, tak zwane odzyskane po 1945 roku. I grono profesorów z Eugoniuszem Gepercem, naszym pierwszym rektorem na czele, zajęło się no, mozolnym i trudnym, Yy, pomysłem, projektem utworzenia uczelni artystycznej i odbudowy, adaptacji budynków niemieckiej akademii. Ja przypomnę, że pierwotnie nasza yy, szkoła artystyczna funkcjonowała pod nazwą Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych i już lata 40. były początkiem jej funkcjonowania, lat, lata 46-48, szczególnie później 48-50. Wówczas powstawały pierwsze wydziały, między innymi Wydział Architektury Wnętrz, którego szefem, pierwszym dziekanem od 1948 roku był Władysław Wincze, i to właśnie Wincze został takim Nestorem, profesorem, mentorem pokolenia tych pierwszych adeptów architektury wnętrz i mebli. Do którego to grona również zaliczał się Józef Hierowski. Tylko przypomnijmy, że, przypomnij, że Hierowski pochodził z Lwowa, tam rozpoczął naukę w szkole rzemiosł artystycznych, a po wojnie kontynuował ją we Wrocławiu, właśnie na wydziale architektury wnętrz PWSSP. Studia ukończył w 1952 roku, faktycznie z pierwszym numerem dyplomu, i objął kierownictwo zakładu metalu, właśnie PWSSP. Pod koniec lat 50. zrezygnował ze stanowiska na Wydziale Architektury Wnętrz, choć nadal prowadził zajęcia dydaktyczne i rozpoczął współpracę z Dolnośląską Fabryką Mebli w Świebodzicach, z którą był związany aż do 1965 roku. I, wyniki, i wynikiem tej kooperacji była seryjna produkcja najsłynniejszego mebla czasów PRL-u zaprojektowanego przez Chierowskiego, jakim był właśnie fotel 366. W następnych latach Jerowski pełnił funkcję projektanta w Świdnickich Fabrykach Mebli, w Świdnickich Fabrykach Urządzeń Przemysłowych, w Olsztyńskiej Fabryce Mebli, a w 1971 roku związał się zawodowo z Wrocławskim miast Projektem. Zaprojektował wnętrza kilku wrocławskich zakładów przemysłowych, obiektów użyteczności publicznej, m.in. Dolnośląskiego Centrum Medycznego Dolmet Hutmenu, Herbapolu, Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej. Dwa lata później otrzymał stanowisko starszego wykładowcy w Katedrze Wzornictwa PWSSP. Następnie objął kierownictwo pracowni projektowania wstępnego, a w 1976 roku kierownikiem Katedry Projektowania Form Przemysłowych. Od 1984 roku wraz ze Zbigniewem Karpińskim prowadził pracownię projektowania mebla. Jednak rok później, ze względów zdrowotnych, przeszedł na wcześniejszą emeryturę. A więc, tak w skrócie wygląda biografia naszego projektanta. Sam fotel 366 swoją premierę, według moich ostatnich badań, miał w 1958 roku na okręgowej wystawie architektury, wnętrz i grafiki. Która miała miejsce w galerii BWA przy placu Kościuszki. I co ciekawe, ta wystawa odbyła się kilka miesięcy po wystawie pod tytułem Meble, ceramika i szkło. Dziesięciorga artystów i artystek, właśnie uczniów i uczennic z Winczego, które to grono zaproponowało zupełnie inny modus techniczny i plastyczny mebli, to znaczy. W tym czasie we Wrocławiu pojawiła się nowoczesność, a więc to grono młodych adeptów Wydziału Architektury Wnętrz podopiecznych Winczego zaproponowało meble o nowym obliczu materiałowym, bardziej organiczne, miękkie, opływowe, wykonane często z metalu, z tworzyw sztucznych, ze szkła. no Co było troszeczkę chyba rodzajem buntu. Wobec przywiązania Władysława Winczego do tradycyjnych materiałów, czyli drewna, tapicerki, no, przypomnę, że Wincze wywodził się ze środowiska artystów tworzących pod szyldem spółdzielni artystów Ład w przedwojennej Warszawie. Do Ładu został przyjęty w 1936 roku i krzewił właśnie takie rodzime, tradycyjne formy mebli, wnętrz. Przede wszystkim drewno było takiego, takim jego ulubionym materiałem. Co zresztą widać na korytarzach, wnętrzach naszej uczelni, tutaj, szczególnie na placu polskim większość framuk, drzwi właśnie wykonane jest drewna, fornirowana jesionem, a więc widać tu wyraźnie taki, takie piętno mistrza Winczego. Ale w 1958 roku, jak już powiedziałem, to grono młodzieży zaczęło już podążać własną drogą. No jest to czas od Wilży, kiedy także do Wrocławia, no wcześniej do Warszawy, oczywiście docierały nowinki z zachodu. Tutaj ważnym takim punktem granicznym, ważną Cezurą była druga ogólnopolska wystawa architektury wnętrz, która się odbyła w warszawskiej zachęcie w 1957 roku, i rok później już te refleksy nowoczesności trafiły właśnie do Wrocławia. I na fali tego entuzjazmu. Powstał jak można sądzić, właśnie taki kompaktowy, niewielki, bardzo zgrabny mebelek. Chociaż jego stylistyczne cechy można ocenić jako przykład zachowawczej nowoczesności, rodzaj kompromisu pomiędzy oczekiwaniami producentów, a modnym wówczas nowym spojrzeniem na design z znaku new look. No, wykonany jest na szkielecie starcicy drewnianej z tapicerowanym siedziskiem i oparciem. Wykonany jest najczęściej z drewna bukowego, dębowego lub jesienowego. Nogi tworzą rodzaj figury trapezu z miękko wykrojonym podłokietnikiem. Dzięki tym właśnie niewielkim, kompaktowym rozmiarom i dość uniwersalnej stylistyce, fotelik. Trafił do no, różnych wnętrz i przestrzeni y, czasów PRL-u, a więc można go było znaleźć w świetlicach, kawiarniach, klubach, y, restauracjach y, i innych tego typu obiektach, a więc zrobił ogromną karierę. A jak właściwie, jak, jak właściwie Chirowski został pularnym y, 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 projektantem mebli, no, pr prawdopodobnie była to kwestia przypadku. Również jak głosi legenda, ponieważ te fotele wykonywano, jak już powiedziałem, w fabryce świebodzickich zakładów mebli, a fabryka powstała w dawnej fabryce zegarów Gustawa Beckera, wykorzystywała dosyć skromny park maszynowy, Początkowo produkowano w niej rzeźbione komplety i dębowe kredensy, bardzo ciężkie, przeładowane ornamentyką, jeszcze realizujące stylistykę przedwojenną. A istotną zmianą był pożar, który miał miejsce w 1960 roku, podczas, podczas którego spłonęły maszyny, te jeszcze niemieckie. Co dało okazję do reorganizacji systemu produkcji i zwrócenia szerszej uwagi na fotel hierowskiego. I tak podobno y, zaczęto właśnie y, produkować fotel 366 na masową skalę. Wyprodukowano go w chyba milionie egzemplarzy, o ile pamiętam. I co ciekawe, miał on także swoje wersje z, z metalu oznaczone symbolem 3189 300, i 300-129. Obecnie są to rarytasy kolekcjonerskie, także warto również poszukać wersji z metalu. Chociaż obecnie łatwiej znaleźć reedycję mebla hierowskiego, ponieważ jego, obecna, jego obecny renesans, moda na ten fotel sprawiła, że wiele firm zaczęło produkować współczesne formy, zarówno z drewna, jak i, jak i z, z metalu. Łatwo to można w internecie znaleźć. A więc polecam uwagę wszystkim słynny fotelik 366 Józefa Hierowskiego, bo mamy się czym chwalić. Powstał on z pewnością w murach naszej uczelni, a y, jego produkcja także była związana z Dolnym Śląskiem, ze świebodzicami. To chyba koniec na tyle, chociaż przynajmniej na, na, na tą naszą akurat. Dzisiejszą rozmowę. Oczywiście to niewielka część skarbów związanych w jakiś sposób z Wrocławiem lub naszą uczelnią. Samo miasto i uczelnia jest oczywiście pełna tajemnic, no i zachęcamy do odkrywania ich po swojemu. Przypominam, że naszym gościem był dr Tomasz Mikołajczak, wykładowca historii sztuki na Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Dziękujemy. Ja również dziękuję za zaproszenie i pozdrawiam.